Bardzo miło. Dziękuję. Roman Matyjewicz. Bardzo miło. Także bardzo proszę, teraz jest chwila dla prasy. Tak jest. Ja tam podrzucę przez Wojtka tego. Dobrze. Dziękujemy. O, miłego lotu życzymy. Parę zdjęć było zrobionych. Zaglądajcie. Dziękuję. Zrobiłaś mi Dominika? No, nie codziennie widać od prezydenta. To zobaczymy na następnym razem. Widziałam na ile mogę na tyle wytrzymałem. Wszystkie kobiety, tylko nie widać. Jakbym takie zdjęcie jeszcze zrobił prezesowi, aha, tylko już pan zamknął. A mogę z drugiej strony? Jeszcze sekundę. No i to mogę odsłonić się. Takie, żeby prezesa było widać. Pojedzie pewnie go rozpędzi. Ciekawe ile musi się zbierać te sprawy. 100-150 metrów max. Tak? Pewnie, to jest drogi, nie to potrzebuje absolutnie. Lekka maszyna. Także on dokładnie jest w stanie wszędzie wylądować na wioskę. Kawały drogi żeby było. Wiatrakowiec byłby lepszy, on ląduje w miejscu. Startuje na 60 metrach, ląduje w miejscu. To tak. Ja latam na, to znaczy latałem na motolotniach, na lotniach. Ale teraz córka zrobiła już na glajtach i chyba sobie zrobię. To masz, kupujesz sobie taki plecaczek takowy i startujesz gdziekolwiek. To jest 4-5 kroków. Fajna sprawa, są te takie na wodę, nie wiem jak to dokładnie. A są te rury. Działa, nie? Że masz rurę, cały czas pobiera wodę i odrzutem. No, dzisiaj to jest też fajna zabawa nad wodą. Co się nie stanie, jak do wody już padnie, to jest jazda. To ja coś próbowałem. To ja widziałem lepsze rzeczy. Za motorówką bierzesz pontem, tylko taki, żeby był duży na górę. No on sam sobie poleciłem. Górę, jakbyś tak wyrżnął wodę przy dużej prędkości, to pewnie by się nie fajnie. To wiesz, to dwóch jest zawsze obsługi, którzy sterują tym. Na zasadzie, wiesz, z tyłu trzeba tam się odpowiednio sterować, żeby ta jedna osoba jest trochę kurczę. Widziałem ostatnio filmik motorówką przez chyba Nowej Zelandii, śmiganie taką rzeką górską, jak u nas, spływy Dunajcem, to motorówką i to z taką prędkością, co najmniej 10 km na godzinę. To jest jazda, takie przesmyki wąskie, na pełnej prędkości, bokie prawie, że świetne. Pokażę wam filmik, kiedyś gdzieś tam wrócę. W jesiącym. To tam ma chyba 3000 km zasięgu? Tak, coś takiego czytałem. To jest taki do takiego lotu daleko. 3800. Pisali, że wszystkie europejskie lotniska mają w jednym zasięgu bez międzylądowej. Tak ze Stanów go ściągali, to lądowali w Irlandii chyba. A teraz robią lot. No to jest dla was kariera takiego, jak to było.
Chodźcie, chodźcie, bo jak będę wolno, będę dorobić. Na lewo nie wolno. Do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Samolot silnikowy, tylko że sobie późniejszy pójdź. W lewo nasze. Tam. Na wschód. No dobra, to... Bardziej na lewo, ale to sobie zmieni kurs później. Na razie przed podwiadrzem. Idzie prosto na tę górę. Ja chcę tam zafundować emocje. Prosto nad... Kazałeś to swój statyw? Nie. Czyli to statyw jest... A. Nie, ale tutaj, tutaj, tutaj był wypadek na tej górze, też lecieli węgle kiedyś tam. A to nie od tej... Już się chyba nie kręci. Nie ma tu znaczenia absolutnie do stu. No to poleciało od podwozu tego silnika. Zrobi to. Wystawię fakturę na oddział ten Tarnow, znaczy Nowosądecki, więc spoko. Panowie, zbieramy się, czy coś jeszcze? No chyba nie mamy już co tutaj, także musimy się brać do roboty. Tam, gdzie pana odleciało, gdzie stało? Komorowskiego witamy. Nie ma odleciało, ale że stało tutaj i... Nie, tutaj stało. Tak, tak. Bo to by oznaczało, że fajnie byłoby, gdyby... Dlaczego szukamy? Jakiś czarny element. Jakaś czarna śrubka. A teraz będzie ciężko raczej. Bo ona jest przestawiona, chyba ona nie stała tu.